ambasadorem Ukrainy w Polsce, panem Wasylem Zwaryczem. Będę rozmawiała na temat sytuacji gospodarczej Ukrainy po 1,5 roku wojny, a także o relacjach polsko-ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem współpracy akademickiej. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie redaktorze. W naszym studiu. Panie ambasadorze, jesteśmy na forum ekonomicznym i zasadne wydaje się pytanie o tę sytuację gospodarczą aktualną po półtora roku wojny. Według szacunków ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki PKB Ukrainy w 2020 roku spadło o 29,1%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy informuje o nawet 35% spadku. Jak ukraińska gospodarka funkcjonuje w trybach wojennych? No niestety staliśmy naprawdę taką ofiarą tej brutalnej agresji rosyjskiej, która dużo szkody nam przyczyniła. No i też skutki tej agresji są odczuwalne nie tylko w Ukrainie, ale na całej Europie, w tym także w Polsce. No Ukraina no niestety tak straciła i PKB, i 50% całej infrastruktury, 30% infrastruktura krytyczna została zniszczona przez Rosję. Nawet 40%. Tak, nawet 40%. No, czyli różne są szacunki, ale tak, mniej więcej 40%, więc czasy są trudne, ale dla mnie co jest najważniejsze, że biznes ukraiński nie stracił wiary, nie stracił swojej zdolności funkcjonowania nawet w warunkach wojennych. Czyli przekształcił się troszeczkę w taki tryb wojenny i to, że zachowują się i miejsca pracy, i zachowuje się ten biznes, i funkcjonuje, i jest wypełnienie budżetu ukraińskiego, bo biznes stał się takim naprawdę wzorem, jak można pracować i funkcjonować w czasie wojennym, ponieważ każdy uświadamia, że na swoim miejscu każdy pracodawca, każdy przedstawiciel biznesu też robi swój wkład, nasze wspólne zwycięstwo, bo każdy rozumie, że od wypełniania budżetu ukraińskiego zależy wsparcie wojska ukraińskiego, czyli to jest bardzo, bardzo tak nowa jakość biznesu pojawiła się w Ukrainie i to, że my nie tylko przetrwaliśmy jako biznes, a też pokazujemy swoje dobre wyniki w tej działalności. Przypomnę tylko, że teraz pojawiają się w Ukrainie sporo takich małych i średnich przedsiębiorstw i już pobiliśmy ten rekordowy szczyt takich ilości tych przedsiębiorstw przedwojenny szczyt. Także mamy teraz w Ukrainie nowych ponad 30 tysięcy takich przedsiębiorstw małego i średniego biznesu i to też pokazuje, że biznes nie traci nadziei, a stara się wykorzystywać tą możliwość dla rozwoju, dla stworzenia nowych miejsc pracy dla ludzi i dla wspierania gospodarki ukraińskiej. I to jest bardzo ważne, że nie straciliśmy tego. No tak, ale też tutaj pomoc zagraniczna była bardzo, bardzo istotna. W zasadzie uratowała. Przede wszystkim pomoc zagraniczna w wypełnieniu budżetu, tej luki budżetowej była bardzo ważna dla nas, naprawdę. Działania wojenne zatrzymały też napływ inwestycji zagranicznych, których wartość spadła z ponad 7 miliardów dolarów w 2001 roku do zaledwie, jak tutaj mam wynotowane, 190 milionów dolarów, czyli ta dysproporcja jest duża, w pierwszych trzech kwartałach 2002 roku. Kogo byście najchętniej widzieli jako inwestorów? Ja rozumiem, że teraz są warunki wojenne, ale no też musicie ciągłość utrzymywać. Warunki wojenne to nie znaczy, że musimy siedzieć i czekać, dopóki wojna się skończy. I my mamy sporo dobrych przykładów, kiedy biznes zagraniczny funkcjonował przed wojną i funkcjonuje nadal. Co więcej, zwiększają się te ilości tych inwestycji. Mamy sporo takich dobrych przykładów, kiedy duże kampanie inwestują w Ukrainę około 300 milionów dolarów i to jest bardzo wielka inwestycja, a mamy takich sporo inwestycji, około 20 milionów dolarów i tak dalej. Także za pierwszy kwartał, z tego co statystyka pokazuje, mamy już takich direct investment, czyli bezpośrednich inwestycji na ponad miliard dolarów w Ukrainie. I to też pokazuje, że jednak biznes jest zainteresowany tym, że inwestuje. A które kraje przodują w tych inwestycjach? No na przykład o tej inwestycji, którą wspomniałem, taka największa inwestycja za ostatni miesiąc, to była około 300 milionów dolarów. To jedna z takich dużych kampanii irlandzkich. Sporo inwestycji składa
Dania na przykład, czy Wielka Brytania, ale także i Polska, bo kompania Cersenit inwestuje w Ukrainę dość dużo i rozwija swój biznes niezależnie od tego, że wojna trwa. Także my, rząd ukraiński, zachęcamy cały czas, że nie trzeba siedzieć i czekać, trzeba działać. Ukraina, jak powiedział Einstein, nawet w środku tych trudności są możliwości, więc trzeba takich możliwości wykorzystywać i uważam, że teraz nadszedł ten czas, żeby nie siedzieć i nie patrzeć, a działać, funkcjonować, inwestować w gospodarkę Ukrainy i naprawdę to się opłaca. Ja nie chcę szukać dziury w całym, ale muszę zadać to pytanie. Wiadomo, że inwestycje muszą napływać, ale zdaje się, że przeszkodą może być jednak korupcja, która toczy wojsko. Mamy warunki wojenne, zarabiają pośrednicy, odbiorcy. Wiadomo, jak to jest. I teraz moje pytanie, czy korupcja i ten niepewny system prawny, prawda, który może być raczej przeszkodą do inwestowania na Ukrainie, a z pewnością do wejścia Ukrainy w te struktury zachodnie. Jak pan się do tego odniesie? Przede wszystkim pokazujemy, że mamy naprawdę zero tolerancji do korupcji i rząd Ukrainy i prezydent jest bardzo stanowczy w zwalczaniu tej korupcji, bo zdajemy sobie sprawę, że to naprawdę to jest coś, czego nie powinno być. Ale to, że skutecznie zwalczamy tę korupcję, to jest też fakt. Więc widzimy ten problem, staramy się ten problem uregulować, ale ja nie jestem zdania, że ten problem jest przeszkodą dla inwestycji, bo każdy inwestor widzi, że rząd i prezydent są bardzo stanowczo podchodzą do zwalczania korupcji, ale jeszcze bardziej stanowczo podchodzą do ulepszenia takich warunków dla tego, żeby było więcej atrakcji dla inwestycji zagranicznych, żeby przyciągnąć inwestycje zagraniczne. No i widzimy, że nawet w warunkach wojny to jednak się dzieje skutecznie. Na koniec zadam pytanie zatem o tę współpracę akademicką, bo też tutaj jesteśmy w studiu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 24 sierpnia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w SGH odbyło się spotkanie ukraińskiej diaspory naukowej w Polsce. I ukraińscy naukowcy integrują się, kooperują ze wspólnotą polską i europejską naukowców. Czy dostrzega pan, panie ambasadorze, problem drenaży mózgów u siebie w kraju? Jak temu zaradzić? No to jest taki problem powszechny. Rzeczywiście, że jako kraj, który walczy, który jest w wojnie, a szczególnie jako kraj, który chce po wojnie się odbudować jeszcze lepiej, żeby wyglądać, to dla nas jest bardzo potrzebny ten potencjał ludzki i potencjał naukowy. Więc nie chcielibyśmy, żeby najlepsi nasi naukowcy wyjeżdżali za granicę i tam pozostawali. To na pewno. Ale my też mieliśmy spotkanie z tą diasporą naukową tutaj w Polsce i widzimy chęć, jednak w ich oczach widzimy chęć powrotu na Ukrainę. I to, że oni są tutaj, to też jest dobra możliwość, dobra okazja, żeby doświadczenie polskie też czerpać jak najwięcej, żeby ta współpraca między zakładami nauki się rozwijała jak najlepiej, bo jednak Ukraina będzie w Unii Europejskiej i bardzo dobrze, żeby te takie więzi naukowe już teraz rozwijały się w dobrym kierunku, żeby powstały wspólne projekty badawcze i ja nie sądzę, że to doprowadzi do drenażu mózgu, bo taka dobra współpraca zaowocuje obu stronom i ja wierzę w to, że ten potencjał naukowy, to doświadczenie, które tutaj otrzymają nasi naukowcy, będzie później realizowane w Ukrainie przy odbudowie, bo odbudowa Ukrainy to jest bardzo potężny, wielki projekt, gdzie dla każdego znajdzie się miejsce i każda cegiełka od każdego naukowca, studenta się przyda. To my w to wierzymy i tak to będzie. Czy pomoże w tym ułatwienie procedur przy nostryfikacji dyplomów? No to nie jest taki systemowy problem, bo my mamy umowę międzyrządową, która faktycznie równuje te dyplomy. Jest pewien proces nostryfikacji, który muszą szczególnie przechodzić ci, którzy mają dyplom lekarza albo architekty, no, czyli takie poszczególne profesje, ale nie dostrzegamy w tym żadnego takiego systemowego problemu. To, że chcą tutaj wyjeżdżać
Polski pracować przez pewien czas. To normalnie, to Polska też to przeżywała, kiedy z Polski też wyjeżdżali ludzie studiować czy pracować do innych krajów, ale widzimy, jak Polska się rozwija, czyli widzimy, że jest wielki, ogromny sukces, progres, że Polska jest w Unii Europejskiej, także to nie przeszkodziło, a odwrotnie, ja uważam, że jednak te więzi z krajem, z ojczyzną pozostają, tak czy inaczej, no i te więzi owocują tym, że kraj, ojczyzna na tym zyskuje. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę. To ja dziękuję. Moim gościem był pan ambasador Wasyl Zdwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce. Gościliśmy w studiu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej.